Witam Państwa bardzo serdecznie w moich skromnych progach. Ja nazywam się Mr. Pomidor.pl, a Wy widzicie The Cave of Scops, Molten Deaths z Raymana Redemption. Let's go! Nie ma, kurde, przedłużania. Lecimy z koksem, klepiemy Cię, gościu, normalnie. Będziesz zaraz bity, klepany. Pamiętam, co Ty tutaj gadałeś. Zaraz wpysk, a w sumie już oberwałeś. Ja stwierdziłem, że sobie od razu nagram jeszcze kolejny odcinek na zapas, żeby po prostu tego Raymana byście mieli, kurde, jutro więcej i więcej i więcej. Bo fajnie byłoby we wrześniu skończyć po prostu Raymana, co nie? Lecimy z koksem! Sorry, głupawkę mam teraz. Jak nie byłem zamulony poprzednim razem, to teraz głupawkę mam. A to jest typowe bardzo, nie? Troszeczkę się pobudzi człowiek i już od razu, kurde, głupawka szczela. Muszę przyznać, że muzyka, która leci teraz w tle, jest całkiem spoko. Co to w ogóle? Co to jest za imitacja? Ja pierdziele, gościu! Wywalaj ode mnie. Ej, to jest imitacja tego golema całego z Blue Mountains, ale taka trochę, ja wiem, taki trochę golem na sterydach. Serio? Serio? To w ogóle lawa to trochę wygląda jak taka pomidorówka, nie? Bez kitu, albo sos bolognese do spaghetti. Hehe. Dobra. Kurde, co jest? Myślałem, że mogę wskoczyć na to. Przecież nie mam nawet mocy, która by umożliwiła mi, by mi tak zniszczenie tego, no, kamienia. Oj, tu jeszcze klatka, widzicie? Klatkę bym pominął. Heh. Typowe. Dobra, rozumiem, że oberwałem, ale chciałbym, nie wiem, jakoś... Nie oberwać, tylko nie mam nawet możliwości nie oberwania, bo zaraz i tak oberwę. No. I co, nawet... A, dobra. 5 razy muszę to zaatakować, żeby... A to mogę co jedynie zrzucić do lawy. Okej. Kumam. Jaki jeszcze mroczny ten śmiech w ogóle, to już jest hit. Słyszycie to, kurde? Dobra, pal gumę, leszczu. Za 2 złote. Bez kitu. Ty, czy mi się wydaje, czy trochę niżej krzesło mam? O, i tak grzybki mogę zasadzić. Za tym traczkiem wyjątkowo tęskniłem. O kurde. Już widzę, do czego to będzie zmierzało. O, już widzę, do czego to będzie zmierzało. To prawdopodobnie jest właśnie ucieczka przed goniącą nas lawą. Tak jak to było w The Dream Forest, jak nas woda goniła. Tylko czemu mam wrażenie, że... Czemu mam wrażenie, że ta lawa trochę szybciej płynie niż ta woda? No, ty, szybciej płynie. Co jest? Co jest, kurde? O-o. Nie, no kurde, no ale podpucha to była. Myślałem, że tam jakieś przejście będzie, tylko kamera się zbuntowała. Co to miało być? Nie bawię się tak, to jest nie fair. Gra mnie nie fair potraktowała. Zaraz cheaty włączę. Albo zmienię na europejską wersję, jak pewien pan. Ale zapomniałem, ja mam ten, jak to się mówi.
Ja mam obsesję na punkcie Raymana. Hashtag beczka trochę w sumie. Mam miłość na punkcie Raymana jedynki, tak. Ci co, nie wiem, co pierwszy raz wiedzą cokolwiek na ten temat, to powinniście wiedzieć, bo w końcu mnie długo znacie, co nie? Powinniście wiedzieć, że mam obsesję na punkcie tej jakże wspaniałej produkcji. Ale to nie wstyd. Tak myślę. To nie wstyd. Każdy ma obsesję na punkcie czegoś tam. No, ja mam natomiast obsesję na punkcie ginienia. Zdecydowanie. Znowu to samo, no ile razy? Ile razy? Game over już się zbliża. Już puka do mych drzwi. Pobiegnę go przywitać. Nie, dobra, nie, nie przesadzajmy, bo zaraz, kurde, zostanę zdelitowany z YouTube'a. Ale 9 żyć mam. Co to za soundtrack? Czyżby coś nam zwiastowano? Coś czuję, że chyba tak. No, znowu tych pajaców. Heh. Czemu mam wrażenie? Odnoszę dziwne wrażenie, że tu gdzieś prezent albo... No właśnie. I słusznie, słusznie odniosłem wrażenie. O kurde, co ten odwala, kurde, za jakieś wombo combo. Ten to jak już, kurde, dowali czymś, to normalnie. Ten jak czymś dowali, to już kompletnie czapki z głów. O, siema, co tam u ciebie? Nie no, wcale się ciebie nie spodziewałem tutaj, nie? Okej. Widzę, że teraz lecimy w taki, a nie inny sposób. Dawaj. I w łepetynę dostał frajer jeden. Szkoda, że ja mam tylko jeden punkt zdrowia, tak więc tak trochę dupa. Nie powiem, że nie. No na przykład tak. Nie, nie zgameoveruję przy Dark Toonie. Nie ma takiej opcji. Fajne w ogóle jest to, że za każdym razem jak z nim walczymy, to cały czas ten sam soundtrack leci, nie? Dawaj, 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 dawaj. Dobrze! Hehehe! Frajer! 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 Nie no, to bossik lightowy jest w sumie. Ten mini boss w sumie. No i będziesz znowu oberwał, kurde. Ma tylko 4 punkty zdrowia? Pff. Gdzie ty jesteś wyzwaniem? Dla kogo? Chyba dla misia Gogo. Co z tego, że kurde zginąłem przy nim raz, ale trudno się mówi. No i proszę cię bardzo, gościu. Tyle w temacie. Tyle mam ci do powiedzenia, ziomeczku. Ziomblu. Tyle ci powiem, gościu. Dałeś czadu, nie? Powiem, że nie.
Chyba już mamy wszystkie moce z gry zebrane, wiecie? Wiecie co to oznacza? Livestream z 100% jest coraz bliżej, moi kochani. Tyle w temacie. Kurde, w 11 minut skończyliśmy w zasadzie Molten Depths. Przez co możemy iść teraz na Mr. Scope Stalactites albo robić poziom Bzita. Mógłbym w sumie skończyć teraz nagrywkę i zrobić jeszcze jeden odcinek, gdzie ten, ale... Dobra, lecimy z koksem. Już zróbmy to przy okazji, jak już zaczęliśmy, to czemu by nie skończyć. O, świetna nutka, moi kochani. Kipi normalnie nostalgią, kipi nostalgią. Bez kitu. Normalnie jakby RPG jakiś był. Dosłownie. Aż mnie dreszcze kurde przeszły, bo naprawdę to jest piękny utwór w ogóle. Naprawdę, i to mówię całkowicie szczerze, bez kappy. Soundtrack z Raymana 1 jest przepiękny. Ale moje fejle nie są już tak piękne jak ten soundtrack. O, teraz się raptem coś pojawiło, fajnie. Pamiętam jak 6 lat temu robiłem Let's Play z Raymana 1 na PS1 i właśnie to był jedyny poziom, jaki ja nagrałem, ponieważ z jakiegoś dziwnego powodu moja nagrywarka wtedy się tak mega fest zbuntowała, że nie nagrała mi w ogóle poprzednich dwóch poziomów. To jest przykre bardzo. Ja miałem wtedy takiego doła nagrywając ten odcinek, to jest masakra, nie? Kiedyś będę musiał wrócić do serii z oglądania moich starych filmików, bo naprawdę niektóre to po prostu to jest beka, niektóre to taki cringe trochę, a niektóre... No, niektóre są naprawdę mega nostalgiczne filmy. Wow, przeskoczyłem. Ta końcówka nutki w ogóle przed chwilą była też fajna, taka troszeczkę smutna nawet bym powiedział. Wiecie, w normalnym Raymanie 1 to by tylko oznaczało, że zbliżamy się naprawdę już końca gierki, dlatego może to mogę odnosić takie wrażenie, ale tutaj w zasadzie to nawet jeszcze nie jesteśmy blisko końca, znaczy pewne jest to, że mamy już ponad połowę gry za sobą. To jest pewne. Ale nie zbliżamy się jeszcze do końcówki gry. Bo jeszcze w Playtopie została i Mr. Dark Dare, albo po prostu Candy Chateau. O, tego to w ogóle jeszcze nie było, tego jeszcze nie grali, kurde. Co tu mamy za podróżowanie spotkami do góry? Co to ma znaczyć? Halo? Panie Raymani, co mam pan na swoje usprawiedliwienie? Jack, ty tam miałeś gościu na imię? Dobra, niech ten spodek wróci. Dzięki. Tam klatka była. No ale lecimy wtedy do góry normalnie. Dobra, można tak się dostać. Pfy! To po co ja cwaniakowałem? Na co mi to było przede wszystkim? W ogóle nie zdobyliśmy tego znaczka magika. To mnie zastanawia, co się z nim stało. Fajne w ogóle jest to, że są tutaj te dwa spotki Joe'a. Wiecie, jeden wybuchający, a drugi taki zwykły. To jest naprawdę mega fajne. Wprowadza to pewną innowację do gierki, do tego produktu. I oby tak dalej. Oby tak dalej, panie Raymani. Nie, bo ta gra naprawdę, to jest naprawdę mega fajne, że gra stała się takim hitem, dosłownie.
twórcy powinni, kurde, całować stopy temu kolesiowi, nie? Dopiero teraz prezes zdobyliśmy, czyli jednak pomyliło mi się z poprzednim poziomem. Dobra, okej. Wracam na ziemię. Dawaj, nie śpi, nie śpi, wstawaj! Wiem, o co ci chodzi, gościu. Przeszkodziłem ci w drzemce, rozumiem. No dawaj, dawaj, dawaj. Strzelaj z swojego tego. Dobra, w łepę tyna dostałeś. Spierdylaj mi stąd. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej teraz sekcji, gdzie musimy się dostać do Skopsa. Nie, już mamy walkę. Moja ulubiona sceneria. Bardzo ją lubię. Walka jest prosta. Tak jak w oryginale. Nic szczególnego, tak szczerze. Sami zresztą widzicie. Może nawet mi się uda bez stracenia zdrowia, cokolwiek. Ty se tam uważaj, ty, frajerze. Jeden. Dobra, 4 punkty zdrowia zabrane. Znowu skała. Unik. I zaraz znowu będzie. Tak jest. O-o. Trzy punkty zdrowia. Kontra 3 punkty zdrowia. Dobra, 2 punkty zdrowia. Woo! Nie! Teraz coś czuję, że będę takie łatwe błędy popełniał, nie? Oby nie, oby nie. Dawaj, bez problemu przejdziemy bossa. Kurde, najgorzej! Dobra. Teraz znowu to samo. Znowu mam 2 punkty zdrowia. Oj, to się źle... Oj, to się źle skończy. Mówię wam. To się źle skończy. Mówiłem, kurde, że to się źle skończy. Musimy mieć, kurde, całe HP na Skopsa. Frajera jednego za 2 złote. Ja pierdziele. Po co ja się podejmowałem tego odcinka jeszcze raz? W sensie dodatkowego odcinka. Mogłem skończyć. Mogłem sobie odpocząć, coś innego zrobić. Dobrze, moi drodzy, 2 punkty zdrowia. Zobaczcie, ile ja mam. Hehehe, frajer. Frajer jeden, kurde. Frajer, pompka. Zaraz cię porobię, gościu. To tylko kwestia czasu.
proszę bardzo. Pa, pa. On w sumie i tak już nie żyje, bo on się rozczłonkował. Chyba, że on ma coś takiego, że może się rozczłonkować i ten. I wtedy normalnie wiecie. Wstać. No, coś tam odblokowałem w sklepie, widziałem. O, Playtopia. No to mamy nowy świat odblokowany, moi drodzy. Bardzo fajnie. Ale zróbmy sobie jeszcze to. Jak ten poziom się w ogóle nazywał? Between a rock and a hard place. Okej. Okay. O, to jest całkiem, kurde, fajna wersja poziomu Bzita. To mi się nawet, powiem wam szczerze, bardziej podoba niż obecne wersje poziomu Bzita. Bardzo mi się podobała sekcja z ta przed chwilą, co była z tą wodą. Kurde, jak ja rapid fire'uję. What the fuck? W ogóle zauważyłem taką pewną zależność, jeżeli chodzi o te poziomy Bzita. Mianowicie zawsze włącza się pierwsza nutka soundtracku. Wiecie, jak wchodzimy w nowy świat, na przykład w Bandland jak było, to pierwsze co leciało to nutka z Bongo Hills. Fuck! Nie! Dobra, mamy to. Tu trzeba 100% zrobić, bo tu łatwe jest 100%. Tak na dobrą sprawę. Jeszcze prezent trzeba tylko zebrać. Aha, to tyle. To już wszystko. A nie, prezentu nie ma, zapomniałem, tutaj trzeba dojść do końca i znaczek magika zebrać, dobra. Ej, no to moi kochani, Playtopię już mamy odblokowaną. Moi drodzy, ty już prawie finał gry jest. No, Playtopia została i ten. O kurde, ale beka. Nice. Sorry za ten głupi śmiech przed chwilą. Zapiszmy sobie. O Jezus Maria, patrzcie, The Cave of Scopes zrobiliśmy całe pod względem tych prezentów. Ale numer. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy, jak i informatywny prowadzę ten let's play. I my widzimy się w kolejnych odcinkach z Raymana i nie tylko. Zapraszam na grupę na Facebooka. Linki są pozostawiane w opisie, tak samo jak na Discord. I polecam również zasubskrybować kanał po więcej. Trzymajcie się, cześć i pa, pa.